Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jak zaszyfrować dysk albo pendrive'a, aby nikt niepowołany nie mógł się na niego dostać za pomocą programu działającego w tym przypadku na Windowsie, Linuxie czy na iOSie. Przy okazji, jeśli chcecie kilka filmów, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No ale okej, okay. sposobów na szyfrowanie jest tak naprawdę sporo, od urządzenia, które mamy w samym Windowsie po programy do tego odpowiedzialne. Na Windowsie szyfrowanie możemy wykonywać za pomocą funkcji BitLocker, ale jest ona niedostępna dla użytkowników Windowsa z wersją Home. No i oczywiście dla osób, które mają Linuxa czy iOSa więc, więc przedstawię Wam coś, co będzie działało każdemu Początkowo będziemy musieli pobrać program Veracrypt W opisie znajdziecie link do strony producenta Z wszystkimi możliwymi wersjami tego programu W przypadku Windowsa 10 po prostu musimy brać najnowszą wersję tego e, oprogramowania na Windowsa Aby w tym przypadku zadziałał po pobraniu programu i szybkiej instalacji, którą troszeczkę sobie pominiemy, pora uruchomić nasz nowy szyfrujący program. Tak wygląda sam program, w którym zaraz będziemy szyfrowali dane. Aby to zrobić, bramy szyfruj Wolumen. no i tutaj mamy trzy opcje. Pierwsza opcja to stwórz zaszyfrowany plik, czyli wybierając ją będziemy mogli zrobić folder na naszym dysku, czy na pendrive, w którym będziemy mogli umieścić dane i je oczywiście zaszyfrować. W przypadku zaszyfruj bezsystemową partycję lub dysk, możemy zaszyfrować nie jeden plik, do którego wrzucimy powiedzmy nasze zdjęcie czy dokumenty, a cały dysk lub całego pendrive'a. Taki dysk przejdzie szeregowe szyfrowanie, a na koniec nie jest zabezpieczony hasłem i nikt takiego pendrive'a czy dysku nie otworzy bez znajomości oczywiście hasła. Ostatnią opcją jest szyfrowanie partycji systemowej, czyli słynnego dysku C. W sposób chyba jest najbardziej skuteczny w tym przypadku dla samych firm, aby firmowy sprzęt uruchamiał się wcześniej po wpisaniu właśnie wcześniejszego hasła. W tym przypadku dla zwykłych użytkowników ciągłe wpisywanie hasła jednak może być uciążliwe. Tak samo czas szyfrowania może tutaj troszeczkę spowolnić włączanie się Waszego komputera, więc w tym przypadku nie polecam. Następnie mamy możliwość wybrania wolumenu. Czy ma być to standardowy wolumen, czy raczej ukryty? U nas będzie to standardowy, więc wybieram pierwszą opcję i klikam dalej. Teraz pora natomiast na wybranie lokalizacji wolumenu, czyli wybramy dysk czy pendrive'a, którego chcemy zabezpieczyć. U mnie przykładowo niech to powiedzmy będzie ten dysk. Teraz jak widzicie mamy zapisaną lokalizację naszego dysku do szyfrowania. Potem zaznaczamy opcję nigdy nie zapisuj historii, aby żadna przypadkowa osoba nie miała wglądu do historii ustawionego przez nas szyfrowania. Następnie klikamy dalej. Teraz w tym momencie możemy wybrać czy wraz z zaszyfrowanym dyskiem chcemy sformatować nasz dysk. Czy po prostu zostawić wszystkie dane, które tam są? Jeśli szyfrujemy pusty dysk albo nowy, no to możemy wybrać pierwszą opcję. Jeśli natomiast chcemy zaszyfrować dysk z istniejącymi danymi, to aby nie utracić tych danych, wybieramy drugą opcję. U mnie niech to powiedzmy będzie pierwsza opcja, bo i tak chcę powiedzmy wyczyścić ten dysk. Teraz musimy wybrać algorytm szyfrowania. Samych algorytmów jest dość sporo, i jeśli nie znacie się na nich, to po prostu wybierzcie domyślny algorytm, czyli powiedzmy tego as -a. Obok oczywiście mamy jeszcze opcję testuj, a poniżej dodatkowy algorytm mieszający. No i tutaj też jak najbardziej dobrze dopasować sobie wybór domyślny, czyli może to być SHA w tym przypadku myślnik 512. No i tak, w tym miejscu, jeśli prędzej wybraliśmy tą pierwszą opcję na początku, czyli że chcieliśmy zaszyfrować tylko powiedzmy dane pliki, a nie cały dysk no to możemy wpisać ilość miejsca, które chcemy do tego e, szyfrowania sobie oddzielić Także wpiszcie wartość tego miejsca, która Was interesuje U mnie jako, że jest to cały dysk, no to klikam po prostu dalej Teraz pora na jeden z najważniejszych etapów W tym momencie musimy podać hasło, którym zabezpieczymy nasz dysk Pendrive'a czy po prostu nasze pliki Poniżej mam informację, jak powinno wyglądać dobrze dopasowane hasło I to nie dlatego, że nie wiem, zgubimy nasz dysk I znajdzie go nasz kolega Antek i będzie chciał się do niego włamać tylko dlatego, że jeśli zachowamy tam naprawdę bardzo ważne dane, jakieś zdjęcia, nie wiem, filmy, dokumenty, hasła, no to na razie dobrze, żeby nikt tam się nie włamał. A są osoby, które potrafią używać programów do szyfrowania takich danych. No, jeśli hasło będzie słabe, będzie składało się z samego imienia i paru liter, no to takie hasły do złamania z reguły w parę godzin. Jeśli na tym taką wszelaką kombinację, no to ona może już zająć w takim przypadku takiej osobie, nie tylko powiedzmy dni, miesiące, a nawet lata. No, raczej wątpię, żeby komuś chciał używać programu do szyfrowania danego dysku przez rok czy dwa. No, raczej mało realne. W porządku. Także klikamy dalej. Teraz mamy zapytanie: czy będziemy przechowywali na dysku czy na Pendrive pliki ważące więcej niż 4 GB? Oczywiście chodzi tutaj o pojedynczy plik. Jest to dość istotna informacja, aby dopasować domyślny system plików tego woluminu. U mnie. Będą to pliki większe niż 4 GB, więc klikamy dalej. No teraz mamy taki dość zabawny etap. W tym momencie możemy zwiększyć poziom szyfrowania, a raczej jego losowość za pomocą wykonywania ruchów myszką. Poniżej mamy taki pasek, który zaraz powinien się zamienić nam na kolor zielony, ale jest oczywiście uzależniony od samej szybkości ruchów myszką, jak i procesora, który aktualnie posiadamy. Także zwiększamy sobie aktualnie losowość naszych znaków. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze parę innych opcji, np. zmianę formatu czy sformatowanie naszego dysku. Następnie klikamy po prostu formatuj i czekamy, aż nasz dysk się sformatuje. Jeśli wybraliście tą inną opcję, że nie chcecie powiedzmy dokonywać formatowania swojego dysku, no to będziecie zamiast opcji formatuj w tym przypadku mieli przycisk dalej. No i okej, okay. udało nam się zaszyfrować dysk. I teraz tak, jeśli chcemy go podłączyć do użytku w taki sposób, aby nie wpisywać co chwilę hasła przy każdym przenoszeniu plików, wchodzimy ponownie w nasz program. Wybieramy teraz podłącz automatycznie wpisujemy hasło dysku, które mieliśmy, a na koniec zatwierdzamy. No i w taki to sposób mamy nasz dysk ponownie w użytku przy komputerze. Jeśli chcemy go odłączyć, to wystarczy w tym przypadku tylko wykorzystać opcję odłącz, no i dysk w tym przypadku będzie ponownie odłączony i zabezpieczony. No i to byłoby tyle. Jeśli film był dla przydatny, strzel w górę oraz subskrybuj z dzwoneczkiem. A ja dziękuję Ci bardzo mocno za obejrzenie tego materiału. Życzę Ci miłego dnia. Trzymaj się. Strzałka. Cześć.